Witam wszystkich widzów i sympatyków programu Stawiarstwo. Na wstępie chcę podziękować za polubienia i subskrypcje. I zaprosić do obejrzenia tego odcinka. Mniemam, że 3 minuty o karpiu podobało się Państwu. Dlatego postanowiłem, że 3 minuty o... będę kontynuował. W tym odcinku będzie o... sumie europejskim. Jedynym przedstawicielu sumów w Polsce. Sum europejski, łacińska nazwa, Silurus glanis. Gatunek ryby słodkowodnej z rodziny sumowatych. Zasiedla wody zlewni, mórz bałtyckiego, czarnego i kaspijskiego. Na zachodzie Europy występuje aż po Hiszpanię, a na północy spotyka się go w wodach zlewni Zatoki Botnickiej. Dojrzałość płciową sum osiąga w wieku 3-4 lat. Tarło odbywa się od maja do lipca w temperaturze wody około 20 stopni Celsjusza. Na zarośniętych płciznach samica oczyszcza z roślin dno i buduje gniazdo. Następnie składa do niego około 500 tysięcy ziaren ikry, której pilnuje samiec. Po 3-4 dniach wylęgają się młode, które po paru dniach stają się podobne do kijanek. Małe sumy zjadają początkowo skorupiaki, robaki. Starsze stają się drapieżnikami. Sumy zjadają każdy pokarm, który mogą połknąć i tak, ofiarami stają się żaby, węże, szczury, ptaki wodne. W stawach hodowlanych zjadają nawet paszę zadawaną karpiom. Wielki polski przyrodnik XVIII wieku Krzysztof Kluk o sumie tak napisał. Jest to ryba bardzo żarłoczna i drapieżna, słusznie zasługująca na miano wodnego wilka. Sum to największa ryba słodkowodna Europy. Osiąga długość ponad 2 metry i masę ciała ponad 100 kg. Największe znaczenie gospodarcze posiada w rejonie Morza Czarnego. Hodowany w stawach jako ryba dodatkowa. Bardzo ceniony przez wędkarzy i poławiany różnymi metodami. Posiada wymiar i okres ochronny. Wymiar ochronny to 70 cm. Limit dzienny połowu to 1 sztuka. Starzy rybacy w swych wspomnieniach przypominają, jak ich dziadkowie łowili na Wiśle, imponującej wielkości sumy, o długości przekraczającej 5 metrów i wadze powyżej 300 kg. Oficjalny rekord świata to 135 kg i ryba złowiona była w rzece Pad we Włoszech. Rekord Polski to 105,5 kg przy długości 259 cm. Na rekordowych połowach zakończę prezentację suma. Dziękuję za poświęcenie 3 minut. I zapraszam na następne programy oraz proszę o polubienia i subskrypcje.